Witam wszystkich, moi drodzy. Patapony na PSP, Patapon 3, piękna gra. Ja w nią grałem w pierwszą wersję. Nie wiem, czy w dwójkę grałem. Dzisiaj zagramy sobie w Patapony, przypomnimy sobie na PSP-ku, jak to wyglądało. W ogóle tą grę sobie przypomnimy. Remastery powstały, nie? Remaster powstał jedynki czy dwójki? Patapom! Zapiszemy sobie, zrobimy. Taki ekran jest lepszy niż rozciągnięty. Prawidłowy jest jedynie... Okej, okay, dobra, masz. Wprowadzenie, moi drodzy. Patrzcie, starożytne cywilizacje. W jaskiniach odkryto jakieś malunki. Duszki sobie latały. Ludologiczne przedstawienie historii. Ludolodzy. Cieszę się, że jesteście. George, podkreślenie Polska, jest szefem od 36 miesięcy. Przysięga bohatera. Dziękuję, George Polska. Witam pana. Siemaneczko. Dzięki za 3 pełne lata. Patapomy są w potrzebie. Przyoblekam postać bohatera, bym mógł ponieść ich ku... ich prawowitemu przeznaczeniu. Jak stało się tysiąckroć, wznoszę mój święty bęben. I klę się, że użyję go tylko w dobrym celu. Pomogę Patapomom uratować świat. Nieważne, jakie wyzwania nas czekają, jakie grożą nam niebezpieczeństwa, wzywam sojuszników ze światów równoległych i nigdy nie ustąpię pola. Oto moja przysięga. Oho, zaimportować imię i dane z Patapom 2? Nie, bo nie mam. Szazm, a jednak tu przybyłeś. Jesteś bogiem Patapomów, tak? Jak cię zwał? Nie pamiętam twego imienia. Nazywam się Dawidek. Zwany także jako Bonci. Aha, Bon. A jak teraz dalej? Bony. K. O. L. Bankol! Szazm! Prawda nie jest mi znana, ale przeznaczenie, o tym mogę mówić. Oczekiwaliśmy twojego przybycia. Przyszłość świata zależy od bohatera, którego jedynie ty możesz wskrzesić. A teraz wybór należy do ciebie. O duchu, pomóż temu bohaterowi powstać. Obdaruj nas swą siłą. Siema, Nexosik. Tak. Pisało się. A ja nie wiem, o co chodzi. Co to jest, tryb kampanii? Jakby... Czy poziom trudności? Nie mam pojęcia. To jest moje logo? Nie wiem, no... Co ja teraz wybieram? Coś wiecie?
A, to jest Heroes startowy. No to ja zielony lubię, bo ja bardzo zielony kolor lubię. Jam jest bohater z łukiem. Yumiacha. Potrafię wesprzeć nasze siły i zasypię wrogów gradem strzał, choćbym miał stracić palce. Nie jestem wytrzymały, ale posiadam zręczną taktykę. Nikt nie uchroni się przed moim gradem strzał. Tak. Ach, mądra decyzja. Już nie ma odwrotu, Szazm. Ty i twój bohater jesteście jednym. Jedna dusza, jedno imię, a zwać się będziecie... Bonkol. Bonkol. Czy tak miało brzmieć imię? Tak. A teraz ostatnie pytanie. Nie śniło ci się nigdy być kimś wyjątkowym? Tak, śniło mi się kiedyś. Chciałem być ludologiem. Ale niestety do tego trzeba studia mieć skończone. Bonkol, dobrze, weź to i tchnij życie w duszę bohatera, dobra. Słyszycie dobrze? Jest głośno wystarczająco? X. Mhm. Pon to bęben odwagi. Naciśnij, żeby o, dobra, czyli kółeczko muszę dupnąć. Bębnij rytmicznie. Krawędzi ekranu migocze na biało w rytmie ziemi. Naciskaj przyciski rytmicznie. Okej, dobra. Nadejście Bonkola. Legenda ożyła. A my wciąż byliśmy zaklęci. Pozostawała tylko nadzieja. Świetlik jakiś poleciał. Dziękuję za pomoc. Nadszedł czas, zreinkarnuj się, czcigodny Bonkolu. Czekajcie, bo ja mogę w tą grę nie umieć, jeżeli jest opóźnienie dźwięku, nie? No. Lecimy. Gdzie ja jestem? Czy? Ja żyję? Wielki Bonkol, jestem srebrny Hiszpan. Co się stało? Spójrz! Twoi bracia obrócili się w kamień! Po złamaniu pieczęci na zakazanym naczyniu, a krainę opanowało wielkie zło! Znalazłeś się tu na mocy przysięgi, odrodzony jako Bonkol. Nie rozumiem, kim jestem. No, jesteś Bonkolem, no. Gościu. Bum, bum, bum! Znowu? Błagam, potężny przybądź! Aha. Bupcys, bupcys, dupcys. Dupcys, 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 fest. Dom.
Idziemy! To nie. Przywołujemy, moi drodzy, kolejnych. O co chodzi w tej grze? Chłopie, musisz wciskać do rytmu Musisz do rytmu wciskać odpowiednie przyciski, żeby grać na bębnie i zapraszać innych wojowników do wspólnej bitwy. Ponieważ ty tutaj nadajesz im rytm. Ach, dzieci. Z wami to jest tragedia. A? Specjalnie źle nacisnąłem. Okej, okay. Trafiłem już. Doszliśmy dość daleko, spoko. Wielki Bąkol, proszę, przyjmij ten bęben. Dawaj ten bęben, dawaj. To jest bęben pata. Giga bęben. Tak, daję fory z rytmem, ale ja jedynka to... Ja w ogóle kiedyś grałem... O, poczekajcie. Dobra, czekajcie. Ja muszę zrestartować, przechwytywać kamery, bo to może być gra, w której będzie ciężko ją... już wam mówię, o co chodzi. W tej grze występuje, jak masz opóźnienie dźwięku... Moment. Muszę zrestartować. Bo jeżeli ja mam opóźnienie, bo to idzie przez kabel, przez konwerter, przez HDMI, przez kartę, to takie gry rytmiczne na takich, właśnie na takim rozwiązaniu, które ja mam, może sprawiać duże problemy. O, teraz w końcu. No, doszliśmy. Czy obraz jest rozmazany przez konwerter? Jest rozmazany przez słaby kabel, który muszę zamówić. Zamówię lepszy kabel, lepszej jakości. Ponieważ do PSP mam inny kabel niż do przechwytywania obrazu z konsoli PlayStation 1 czy PlayStation 2. I jest szansa, że ten kabel, który... Jeżeli mi dostanę z polecenia do tego kabla, to będą lepsze kolory i będzie troszeczkę bardziej wyraźny obraz, wiesz? Kabel ze złota. Czy pokażę PSP w rękach? Proszę bardzo, tutaj mam. Jest, w tym momencie jest... widzisz, kabel jest podpięty? I to jest kabel AV. Z niego na przykład na telewizor mogłeś sobie... O, proszę do kamery. Tu mam. Więc na nim gram jako kontroler w tym momencie, nie? Bo obraz mam na monitorze. Czy to jaskinia?
Ta jaskinia była kryjówką. Czterech wielkich bohaterów patapańskich... patapoński legend. Kryjówka? Dzięki tej bazie urośniesz w siłę. Jejku, mamy własną kryjówkę, och bąkol. Zajrzyjmy do środka, wspaniale, chodźmy. He, cóż to? Patrzcie, jaka wielka. O, ciekawe o czym mówią. Oto główny obelisk, hej, a ty gdzie? Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Prowadzi do mapy świata, na której możesz nazbierać zadania. Aha, to punkt rozmieszczania jednostek, git. Arcybiesy, które zakleły twoich pobratyńców w kamień, stanowią wielkie wyzwania. Nie śpiesz się, wykonuj zadania, zdobywaj kolejne poziomy, by rosnąć w siłę. Dobra, i teraz tak. Koszary. Koszary. Co znowu? Tutaj w koszarze zmienisz ekwipunek lub kasę wyposażenia. Okej. Piękna pogoda. Zbrojownia. Bo zbrojownia Mordoru to jest? O tak, zbrojownia Mordoru. Nie wiem, czemu mnie to śmieszy. Ale to jest zbrojownia. Piękna pogoda, na froncie cisza. Dobra, dobra. Ej, ale ten dźwięk jest identyczny. Ja mam od razu takie... Co? Warcraft 3? Identyczny. Kurde, masakra, nie? Dota? Nowy dzień w Warcrafcie? Zbrojownia. Dobra, moi drodzy. Totem drużyny koszary. Co tam jest totem? Pokaż. A to co? Według legendy totem drużyny to połączenie z innymi światami. A co to znaczy? Nie wiem, ale totem drużyny mogą używać tylko nasi zbawcy, bohaterowie, okej. Okay. Siema, byw. Koszary, astropon, okej. Okay. On chyba będzie na jakąś wyprawę, nie? A, bo on teleskop ma, to nie jest, to jest astrolog. Wieży strażniczen i czyta z gwiazd. Okej, okay, widzę, widzę! Co on widzi, co on widzi? Jajco. Naprzód. Chyba idziemy, nie? Tej nocy spoczniemy. O co chodzi w tej gierce? Nigdy jej nie widziałem. To jest gierka, jedna z pierwszych gier rytmicznych. Teraz takie gry masz Osu, masz Beat Sabera, to jest gra taka jedna z pierwszych. Kiedyś jeszcze był Papa de Rapa, Guitar Hero i tak dalej, to jest Patapon. I to było nic innego jak giereczka, w której po prostu do rytmu wciskałeś przyciski i to wtedy to fajnie było zbudowana w ogóle narracja, bo ty byłeś wodzem jakby plemienia i plemię szło na atak i przez to, że grałeś im muzykę, to był tak zwany war song, czyli taka pieśń bojowa, dawałeś im energii. I jeżeli robiłeś to w sposób dobry, rytmiczny, to ta energia była większa i lepiej atakowałeś. A jeżeli robiłeś to nieudolnie, no to tam traciłeś wtedy te swoje moce, nie? Uwaga! Okej. No. Mam wypisane na dole. A oni to muszą atakować, aha! Thank you.
Teraz atak. Teraz atak. Oni muszą dojść do tego checkpointu. Nie, nie zrobię tego. Nie, nie dojdzie to tam. Pata, 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 pom, konga, konga, konga. Ale misja wykonana, tak? O, czekajcie, coś dostałem. Łuk snu. Ognisty hełm. Lootboxy, patrzcie, już wtedy były. Widzieliście? Naprzód atak! Aha, to już było, dobra. Okej, czyli to była mapka, którą żeśmy sobie po prostu ukończyli. No i z takiej mapki przynieśliśmy jakieś zdobycze, bla bla bla, i mogliśmy teraz sobie wybrać kolejną, ale on tu chyba jakoś fabularnie nam coś powie. Tam się pali? Gdzie się pali? To kuźnia. Możesz magiczne bronie sporządzić. Okej. Pokaż tą kuźnię, o co tam chodziło. Kuźnia poziom pierwszy. Maczuga błyskawicy, miecz snu, ognisty łuk. O, na przykład. Czy chcesz podnieść... Aha, bo to jest na wyższy poziom. Tak. Kuje. Dobra, dawaj to. A tu są dzidy, tak? A, no to łuki ja bym wziął. Ja bym... Czekaj, bo ja bym wziął, żeby były łuki mocniejsze. Okej. Okay. Jeszcze mam ognisty łuk. Aha, już nie mam awansu. Dobra, no to gitara. Okej. Dobra, to zrobimy jeszcze jedną misję, co? Okej. Ale to już zrobiłem to. To czekaj, to jak to działa? Totem drużyny. Co to jest? A, najpierw stróż drużynę, okej. To ja muszę w koszarach to zrobić. A, wyposażenie, dobra, dobra. Zbrojownia Mordoru. Łuk snu. A, przepraszam, to jest łuk snu. Co?! Ja rozebrałem przedmiot! O Boże! O! Ojejku. Słabo mi. Tak, chcę otworzyć drużynę. Dobra, drużyna się nazywa... Jak się nazywa? Polacy. To najgorsze, co można powiedzieć.
Najgorzej. Okej, Polacy. Symbol drużyny? No, moi drodzy, tarcza ludologiczna. Dobra, użyj bramy. Karta drużyny. Aha, okej. Idziemy? Jeszcze raz pójdziemy. O, jest! Nauka obrony. Nowe. Lecimy. Siema, czy to jest jakiś emulator PSP? Tak. To jest emulator i gram na konsoli. Żeby nie było, wiesz... I w ogóle na pirackich grach gram. Tylko sobie po prostu je spiraci... Tylko, że zrobiłem sobie pudełka, wiesz? Kupiłem. Broń, aż minie czas. Dobra. Trójkąt, trójkąt, kwadrat, kółko. Gratulacje. Spróbuj trudniejsze zadanie. Czekaj, co to jest? A, opanuj drugą falę. Pon, pon, pata, pom. Pon, pata... Czekaj, 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 czekaj. Pon, pon, pata, pom. Aha. Potwierdzono drugą falę. Poracha! Dobra, moi drodzy. Ale patapom jest zajebisty, żeby grać sobie właśnie nie na ekranie, nie na telewizorze, tylko żeby właśnie go wziąć sobie i na słuchawkach, gdy jedziecie w podróży, w autobusie, jako pasażer, żeby sobie pograć. To jest naprawdę świetna zabawa.
To jest naprawdę świetna zabawa. Polecam wszystkim, w ogóle Patapomy, jeżeli macie dostęp do tej gry, polecam, bo jest naprawdę ta gra ponadczasowa. I mam na myśli, że ponadczasowa, mam na myśli to, że takich gier ogólnie w dzisiejszym świecie wychodzi bardzo mało, bo zobaczcie sobie, ile wychodzi gier rytmicznych, muzycznych, tak zwane, jakby to powiedział pan Wąziu, dźwiękogry. Tego bardzo mało wychodzi. I dlatego remasterują takie gry. Na przykład oprócz Guitar Hero czy Rock Banda, to takich gier za bardzo nie ma w dzisiejszych czasach. Patapomy wyszły te remastery ostatnio chyba na PlayStation 4, one wtedy wyszły, nie? Nowych nie wiem, czy wypuszczają. Chyba już nowych nie wypuszczają. Oczywiście Beat Sabery, Osu. Fajne gry to są. To jest taka, moim zdaniem, nisza. Tego naprawdę jest mało. Ale wszyscy to znają. No przecież, czy, nie wiem, nie ma tak, że ej, a znasz, grałeś w Patapony, a na przykład ktoś powie, ej, kurde, nie grałem, ale wiem, co to jest za gra, bo widziałem. Że no, kurde, no, wiedzą, znają ten tytuł. No, tyle.